Panie, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale FOPremier, zarówno tych nowych widzów, jak i moich starych. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, który będzie testowanie słynnych, tutaj bardzo popularnych kosmetyków z TikToka. A ja tu zebrałam garść m.in. tą maskarę Maybelline i zaraz Wam pokażę w teście na żywo, jak to wygląda, więc zostańcie ze mną i oglądajcie. Z Wami dzisiaj na żywo testować, to będzie słynna, bardzo popularna na TikToku maskara Sky High Last Sensational. Słuchajcie, ją próbowałam i naprawdę jestem na tak, więc czekajcie za chwilę na mam odsłonę. Ja mówię, mam część makijażu, część nie. Wielkie cienie pod oczami, bo nie mogłam spać, słuchajcie. Będzie też ta bardzo popularna i bardzo trwała pomadka NYX, czyli za chwilę też będzie. I oczywiście na coś, co czekałam, było wszędzie rozkupione. Tutaj też produkty NYXa, The Brow Glow. The Brow Glue, czyli taki ni to żel, ni to właściwie klej do rzęs, który ma tu usystematyzować. Widzicie, że ja te rzęsy nie mam zrobione, więc wyglądają jak wyglądają. I oczywiście Lift and Snatch, który będzie tutaj mi wspomagał tutaj jakby budowanie, nadbudowanie tych brwi. Być może posiłkuję się tu innym produktem, bo nie do końca jestem przekonana do tego koloru, a więc zostańcie ze mną i za chwilę przystąpimy właśnie do robienia rzęs. Ale oczywiście najpierw zrobimy sobie brwi, czyli tymi produktami. Ja będę się tu posiłkować też tym Urban Decay, tak? Urban Decay, bo jest lepszy kolor Brow Bitter, bardzo dobry produkt. No ale najpierw, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, żeby właśnie przetestować, słuchajcie, właśnie ten The Brow Glow. On był, słyszałam, że w Ameryce to był w ogóle rozkupiony. Tutaj w UK dostałam bez problemu, więc za chwilę właśnie sobie tutaj wezmę lusterko i będziemy razem tutaj robić sobie, słuchajcie, te brwi. Więc on wygląda tak, taka szczoteczka. I co ja będę sobie robić? Ja będę sobie najpierw je smarować. Ja wiem, że jest to technika taka z mydłem, natomiast no ja stwierdziłam, że za bardzo w to mydło nie chcę się bawić. Być może jeszcze kupię, słuchajcie, tutaj też produkt Anastasia Beverly Hills, ten słynny taki, to nie pomada, ale ten nowy produkt taki właśnie też glutowaty, żelowaty, bo ma bardzo dobre recenzje i też chcę oczywiście, słuchajcie, go sprawdzić. Także widzicie, ja teraz sobie pracuję na nim, nie chcę dać za dużo, ale tak to wygląda. Słuchajcie, efekt jest taki, rzeczywiście macie wrażenie, że jest klej. Natomiast ja poczekam chwilę, jak on zaschnie i spróbuję tym produktem tutaj, który się nazywa Lift and Snatch, ale nie za bardzo jestem przekonana tego koloru, więc mogę podbudować tym Urban Decay. Słuchajcie, już Wam pokazuję, jak wygląda produkt. Tak, i ja wybrałam kolor brunet, z tego co pamiętam. Tak, brunet. I to jest taki pisaczek. I właśnie tym pisaczkiem, słuchajcie, ja tu będę się posiłkować i budować sobie te brwi. Słuchajcie, ja mam jedną brew, inną. On wygląda jak taki pisaczek, tak jak mówię, ja mam jedną brew, inną i drugą inną. On jest troszeczkę za brunatny dla mnie i to można widzieć. I robimy sobie właśnie takie, taki szlaczek, takie zygzaczki, budowanie właśnie tych brwi. Widzicie, on jest dość ciemny, ale mówię, tu kolor ciężko mi było przez internet trafić. No ale wiadomo, on jest taki czerwony, mówię Wam. Brew jest wbudowana może bardzo fajnie, chociaż dla mnie troszkę za ostro ze względu na ten kolor. Ale słuchajcie, jestem bardzo zaskoczona, jak to ładnie się układa. Ja mam zawsze problem z moimi brwiami i nie wiem, jak je budować. Słuchajcie, ale bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze jakbym zbudowała i troszeczkę tą kredką właśnie tu Anastasia Beverly Hills, będzie super. I ja sobie właśnie teraz, być może ten kolor zmienia, słuchajcie, pod wpływem tej kredki. Ja sobie wezmę, tu zrobię tą moją ulubioną, słuchajcie, kredką, która jest schowana. Ja lubię właśnie takie kredki, słuchajcie, które są wykręcone i
Okej. Więc słuchajcie, na szybko to wygląda tak. Ja zaraz sobie jeszcze ją nadbuduję i zobaczycie, jak wygląda. Sobie już tak, słuchajcie, wyrównałam ładnie. Także zobaczcie, jak wygląda z tym kolorem brew. A ja już przystępuję do robienia właśnie drugiej. Tą drugą mam bardzo lichą, słuchajcie. Tą brew. Ale nałożymy sobie właśnie... Słuchajcie, za mało miejsca. Tak sobie zrobimy to do dołu i do góry znowuż. I za chwilę ja ją zakręcę, żeby mi nie wysechł, słuchajcie. I zrobię teraz sobie po drugiej stronie tą Urban Urban Decay, dlatego że to jest ewidentnie mój kolor, ale wiecie, co się robi? Łamie się, a mi się przyklejam włosy, łamie mi się troszeczkę w związku z tym, że ten żel jest glutowaty, bo to jest mój kolor, rzeczywiście ten jest, to jest za burgundowy. I ja sobie podbuduję właśnie tym i zaraz zobaczycie też różnicę. Widzicie, jest dużo jaśniejszy kolor, w związku z tym, że ja już chyba nic nie mam w tym Urban Decay, to będę musiała zrobić. Słuchajcie, ja podbudowałam sobie tą drugą, w związku z tym, że ja tu mam większy ubytek włosów, ich nie ma, ale tak to wygląda. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolona z tego żelu i uważam, że jak kupię inny kolor, bo on jest za bardzo taki burgundowy na mnie jeszcze z tymi cieniami, to tak wygląda, to będzie super hit. Ja jestem bardzo właśnie z niego zadowolona, także gorąco polecam. A teraz słuchajcie, przystąpmy sobie do tej super hiciarskiej maskary. Ja tu mam jeszcze niestety etykietę Super Draka. One tak mocno zabezpieczają, że po prostu nie mogę aż tego zdjąć. Ale zaraz Wam pokażę, jak właśnie nabudować tą maskarą. Więc tak jak mówię, ona zbiera super recenzje zarówno na vlogach tutaj na YouTubie i widziałam na TikToku, dlatego zachęciło mnie tutaj też, żeby spróbować. Ta szczotka jest bardzo, słuchajcie, elastyczna, jak widzicie. No i podobnież, jak robicie trzy warstwy, to tutaj widać super, super efekt, dlatego ja właśnie będę robić jedną, drugą i trzecią warstwę. Więc słuchajcie, nie przyciągając już, budujemy sobie tą bardzo elastyczną szczotką. Ona jest bardzo mokra. Słuchajcie, ja lubię, jak te maskary są troszkę wyschnięte, bo mam zawsze na tych powiekach, słuchajcie, zrobione kuku. I przystępujemy teraz, słuchajcie, ale mi włosy wchodzą. To właśnie budowanie, słuchajcie, przepraszam za moje głupie miny, ale tak to wygląda. Słuchajcie, tak to wygląda pierwsza warstwa. Ja sobie jeszcze tutaj... Ale mi się rozmazało. Wygląda. I teraz przystępujemy sobie do pociągnięcia następnych. Ja nie mam jakichś super rzęs i powiem Wam, nawet jeżeli wybuduję tymi maskarami super rzęsy, to zawsze, słuchajcie, tego nie widać tutaj w zbliżeniu. Więc ja się staram, jak mogę, żeby robić te zdjęcia. No, ale to ciężko wychodzi. I słuchajcie, zobaczcie. Tak wygląda właśnie tutaj po trzykrotnym użyciu. Więc dla mnie to jest rewelacja. Ja teraz sobie szybko wytuszuję tą drugą rzęsę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Także najpierw sobie troszeczkę delikatnie. Trochę mi ciężko, słuchajcie, tą ręką. Oczywiście tutaj na dolne i jeszcze raz sobie wyciągnę. Czyli widzicie, tak otwiera super oko. No, jedyne to mówię, jest bardzo kremowa i bardzo taka mokra i mówię, to jest ciężko nie zrobić sobie tych blobs tutaj. Słuchajcie, w Londynie jest tak gorąco. Zobaczcie, jak otwiera oko, że po prostu robi się lato. Ostatnio było zimno i deszcze,
A teraz słuchajcie, upał. Wczoraj było 15 stopni. I po prostu aż się cieszę, bo się chcę bardziej żyć. Zobaczcie, tak wygląda. Na tym oku wygląda troszeczkę lepiej, dlatego że ja nie wiem, mam krzywe te oczy, już mi się tak wydaje. Ale ja wam zaraz pokażę, jak mi się uda takie zbliżenie. Zobaczcie, bardzo ładne wyciągnięcie, wydłużenie. One są trochę takie spajderkowate, czyli takie, już tu kładę chyba piątą, słuchajcie, takie, jak to się mówi, są nogi pająka. Ale słuchajcie, one nie są bardzo posklejane, naprawdę uważam, że nie. Niektóre maskary, które są, kosztują no przynajmniej 25 funtów, robią właśnie gorsze takie nogi pająka, a ten naprawdę widać to oko, jest bardzo twarde, zwłaszcza na tym, słuchajcie, bo ja tym okiem bardziej patrzę do was na kamery, także ja uważam, że ta maskara jest naprawdę, przepraszam za tego kciuka brudnego, ale jest na plus i duży, duży plus, a kosztuje, ile zapłaciłam, 7-8 funtów, nie, 9,90, coś takiego, także naprawdę warta jest i bardzo mi się podoba. A teraz ostatni test będzie, słuchajcie, tej słynnej NYXa, bardzo trwałej pomadki, więc zostańcie ze mną, ja już wracam. Za chwilę będę wam właśnie nakładarko przygotuję. Wracam, mam chusteczkę, więc chcę dokładnie oczyścić usta, bo mam trochę, słuchajcie, spiesznięte. I przystąpmy, czyli tak, ja sobie patrzyłam dokładnie, jak to one to robią. Tu mamy taką warstwę balsamową, taką żelową, która daje taki połysk. A tutaj, słuchajcie, jest taka wersja bardzo trwała, glutowata. Ja zaraz nałożę na usta i zobaczycie. Ona się nazywa Shine Loud Another Level. To taki kolor kupiłam, bo się nie wiedziałam właśnie jaki. Ma taki bardzo wykrzywiony, właśnie miałam sprawdzić, czy on musi być taki wykrzywiony, ten wierzchołek tutaj i ten aplikator. No ale widocznie tak. I teraz cisza na planie, bo je nakładam, a ciężko jest nakładać tym aplikatorem. Ok. Kolor wygląda tak, słuchajcie, jeszcze sobie wyrównam. O, widzicie, taki kolor, bardzo nasycony. I teraz ona, ciekawe, ciekawe, czy można kupować, o, widzicie, robi się takie, taki straszny, kleista konsystencja. Ja się jeszcze ubrudziłam, bo jak to by nie było, aż tak zbija usta, aż nie możecie tworzyć, jakbyście mieli naprawdę jakiś klej taki. I myślę, że ona musi chyba tam z 2-3 sekundy, nie, z 2-3 minuty, sekundy, to już by było gotowe. I zaraz nałożymy tą drugą wersję, zobaczycie, ale kolor mi się strasznie podoba, no bardzo nieprzyjemnie się mówi, ale mówię, kolor mi się bardzo podoba. Wygląda fajnie na usta, mam ochotę właśnie kupić jeszcze jedną, no ale zaraz zobaczymy ten test, więc ja poczekam jeszcze chwilę, pogadam z wami, bo jak malowałam usta, nie mogłam w ogóle gadać i za chwilę wam właśnie pokażę. Ja widziałam u jednej blogerki taki bardzo burgundowy kolor, a ja bardzo lubię, no wiadomo, że teraz na spring, na wiosnę to tak nie za bardzo ten kolor, no ale zastanawiałam się właśnie, czy go, słuchajcie, nie kupić. No, u nas są te pomadki rozkupione, słuchajcie, one kosztują chyba 6 czy 7 funtów, nie sprawdziłam, ale podałam wam cenę, a nie, przepraszam, 11, 6 funtów to kosztował ten Brow Glue, natomiast to właśnie było dość drogie. I zobaczcie, kolor prawie wcale nie odchodzi, w zasadzie odeszła tylko pustka, natomiast no, on jest naprawdę bardzo, bardzo trwała ta pomadka, połóżmy sobie teraz ten super blask. O, i teraz jest, słuchajcie, fajnie. Nie wiem, czy chciała tam na co dzień nosić, ale gdzieś na wyjście. Wielki blask, daje dużą taką ulgę, słuchajcie, chyba tych
bardzo takich ustach sklejonych, taki dziubek. No ale fajnie wygląda, jak uważacie? Testowałyście właśnie te produkty, jak to u Was wygląda? Ja poczekam jeszcze chwilę i zobaczymy, czy zejdzie ten kolor. No ale ogólnie myślę, patrząc tutaj, ja pamiętam Revlon miał takie pomadki, chyba jeszcze ma właśnie takie mocno trwałe, pamiętam jeszcze jak pracowałam w Douglasie, to właśnie można było je nabyć i wszyscy chcieli, bo one były super long lasting, natomiast no teraz NYX idzie w taką stronę właśnie jakby powtarzając, ale ja pamiętam, że tamte były dość suche te pomadki, aczkolwiek nie były złe. No ale powiem Wam, tak podsumowując, dobra, robimy test. Nie ma nic. Zobaczcie, naprawdę się trwa. Naprawdę się trzyma, trwa. Trwała jest, trwała. I słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć. Wszystkie te kosmetyki, które dzisiaj przetestowałam i które, mówię, szaleję, super recenzje na TikToku i właśnie wszyscy się jakby przechwalają i jednocześnie tak kopiują właśnie i pokazują, jakie jest efekt tymi kosmetykami, nie są przereklamowane. Z ręką na sercu polecam Wam właśnie tą Sky High Mascara. Naprawdę super, jestem bardzo z niej zadowolona. Bardzo ładnie wyciąga, lepiej niż Gucci, który Wam pokazywałam. To jest super produkt, ja myślę, że jeszcze dokupię Anastasia Beverly Hills i na pewno dla Was przetestuję i zobaczymy. Nietrafiony jest, no tylko ten kolor, ten pisaczek jest super, ale to nie jest kolor dla mnie, ale no mówię, tak to jest wybieranie online. No i powiem Wam, bardzo mi się podoba ten kolor i jest super trwały. Ta pomadka też tutaj, tak jak reklama mówi, jak tutaj NYX zaoferował, rzeczywiście jest bardzo trwała, więc ja nie wiem, czemu są takie złe opinie, bo ja widziałam, jak są te feedbacki właśnie na stronach, że ktoś dostał na 5, to 2,5 gwiazdki, być może ta taka sticky konsystencja, ale tak naprawdę gorąco Wam polecam. Dajcie mi znać, czy podobał Wam się dzisiejszy odcinek, jak Wam się właśnie podobał dzisiejszy odcinek, czy lubicie takie testy na żywo. A i wszyscy nowi moi widzowie, którzy do mnie wpadli, zapraszam właśnie do subskrypcji. Nie zapomnijcie właśnie dać kciuka w górę i subskrypcji. Dziękuję wszystkim moim tym, którzy są ze mną na każdym prawie filmiku, to jest super. I do usłyszenia. Następny film prawdopodobnie będzie o ulubieńcach miesiąca lutego, bo lub to już się kończy, więc czemu nie? Do zobaczenia.